No lecimy na spacer, nie Andrzej? Ja wolnym kroczkiem codziennie latam. Gdzie to spacerujesz? Słuchaj, no spaceruję tak, żeby przeżyć. Po Amsterdamie? Trudno tu bazować, wiesz, na jednej, na jednym temacie, tego A tu sobie pójdziemy, Andrzej. Jak to większość osób z ulic krążysz, i patrzysz, co się wydarzy. A czasem się wydarzy dużo, a czasem nic. No ja widzę czasami te filmiki od ciebie. To mi się Ja ich nie udostępniam, nagrywam tylko sobie, to wiesz. No. Bo ja coś powiem. Przyznam, że czasami jest śmiesznie, Andrzej. Ja coś powiem. To nie sztuka jest pokazać, bo wiesz, przyjechać do kogoś na 2 dni, 3 dni, ponagrywać go, jak jest fajnie na ulicy, że on ci powie, że jest zajebiście, pięknie, ładnie. Kurwa, wierzysz to? Jest zimno. Jest przechodzi czasami. To trzeba zrozumieć. I to. Ja ci pokażę to, jak to wygląda, kurwa. Bo ja śpię na ulicy. Teraz nie, no akurat przez parę dni nie, bo kurwa, śpię w hotelu, ale spałem na ulicy też, nie? Ja ci to pokażę, jak to wygląda. Nie przyjechać na 2 dni do kogoś, kurwa, ponagrywać, kurwa, jak jest cudownie, amerykańsko. No nie. Bo on ci tak powie. Weź tę rękę, przewijaj codziennie, kurwa, na ulicy. Pokaż Andrzej rękę. Dziurą. No co ci pokażę? A chcesz, dziura, chcesz powiedzieć, co ci się stało? Bo widzowie pytają się o twoją rękę. Wyjebało się, nie? Poszło coś? Jest dziura w ręce i wszystko, i goi się, nie? Tylko, że nie chce się goić, no bo jakbym ja brał antybiotyki, to by było może okej, nie? Ale tu jest gaz, a zero antybiotyków, zero higieny. Jaka to higiena jest? Że 10 razy przybliżę bandaż dziennie, kurwa, opatrunki wodą utlenioną? No nie, no to... Wiesz. To nie, no to musisz, do tego, musi być coś więcej. I po zimnie chodzisz, kurwa, wiesz, to napierdol. Już nawet nie wiem, czy boli, czy nie boli. Już mi się nie chce w ogóle na to. No dobrze by było, Andrzej, żeby nie... Kurwa, ta ręka, bo kurwa, jestem ograniczony przez nią. Pomału ręka się zagoi, wszystko, wiesz. Będziemy ogarniali temat pomalutku, Andrzej, wiesz. Od razu Warszawy nie odbudowali. No nie, no kurwa, muszę tak samo się skontaktować z ASAM. W ogóle wstrzymałem wszystkie. Wiesz, nic nie działam, nie tego, nie się nie kontaktuję z nikim, jedynie co ze swoją tam partnerką, wiesz, wiszę na tym telefonie i do ciebie i to wszystko, no. Tak to wstrzymałem wszystko, nic nie działam, bo muszę odpocząć psychicznie, bo mi to mózg zlasowało ostatnio, wiesz. No takie pobyty nie są miłe, nie, ale... Tu jest ale dobrze, no... a tu za chwilę się coś wypierdzi zaraz. I to mnie... Tego, że wiesz, wybija mnie z rytmu to, wiesz? Wybija mi to z rytmu, strasznie. No, to może takie być, Andrzej. Ja się z drugiej strony nie dziwię, ale wiesz, pomalutku, do swojego celu, to jak sobie założyłeś, wiesz, nikt nie powiedział, że ta droga będzie prościutka. Będzie zakrętów sporo pewnie, ale wiesz. Powiem ci tak, wszystko jest okej, ale latając po ulicy, coś się tam dziubiąc, nie odłożysz na nic. Na nic nie odłożysz. Zapomnij, że odłożysz na cokolwiek. Czy ty masz 100, czy 200, czy 300, czy 400 euro dziennie i tak ci tyle samo pójdzie i tak. Czy to jest 10 euro ci wystarczy i 300 też ci braknie. Rozumiesz? No, ile masz, tyle przejdzie. Nic nie odłożysz. To jest ulica pierdolona. Ona zabierze, pożre ci wszystko. Pożre ci wszystko. No to jest to, no, dlatego tak jak ci mówię, pod dachem... Dlatego ja jak, wiesz, jak coś już czasem mam, kurwa, za bezsen, kurwa, dać komuś, to wolę oddać za darmo, kurwa, przykładowo, kurwa, komuś to potrzebuje, wiesz? Bo no wiem, nie. Że tak nic z tego nie ma i tak nic z tego nie ma. To ja wiem, Andrzej, że ty masz tam jednak te serducho dobre, mimo tego, że mówisz, że go nie masz, to masz dobre serducho, no bo to jest właśnie akurat to dobre serce, bo pomyślisz o drugim, który potrzebuje. Jak widzisz chłopaka, że mu, kurwa, coś mu tam zimno czy tego, no kurwa, jak mu nie dasz bluzy czy czego, jak masz w plecaku, bo kurwa, żeś pierdolę trzy, kurwa. Te 3 bluzy, co weź, kurwa. To on uce z nich robią, to butów, no nie, kurwa. No. Z rękawów? No nie. No właśnie, no. No, nie przerobisz nas stanu. Ale wiesz, jakby ci się udało pod dach, wtedy jesteś w stanie sobie skumulować i... No właśnie, tylko ja z tym dachem, to co mam, to za chwilę się mi pali.
No na razie Andrzej jest, ja ci obiecałem, bo że na, tam na jeszcze... strychu nie jest poukładane, wiesz, na strychu nie jest poukładane. Andrzej, spokojnie, usiądziemy, wiesz, bo to nie jest tylko, wiesz, kamera i tak dalej, usiądziemy na spokojnie, to pogadamy też o tych rzeczach, których, no nie chcemy, żeby to, wiesz, trafiło gdzieś tam na światło dzienne, tak? Bo tak jak jużśmy mówili na początku, wiesz, pewne rzeczy lubią ciszę. Właśnie, dlatego jest cisza, jest duża cisza, nie ma... mnie zginąłem, kurwa, to znaczy ty wiesz gdzie jestem, w pewnie większość osób wie gdzie jestem, bo to kurwa, wiesz, nie da się ukryć, kurwa, bo czasami pogadam z kimś kurwa 3 godziny, a za chwilę on kurwa się odpala, a kurwa przecież ja cię znam. No to 3 godziny już gadamy kurwa, więc skąd ty mnie możesz znać chłopie? Aż tak? No właśnie i tobie najbardziej kurwa, wiesz. No, to może czasami to rozwalać, jest, to nie jest wygodne, to nie jest wygodne, wiesz? Dla osoby, która chce kurwa tam zniknąć, to nie jest wygodne, a ja już za późno, już teraz nie zniknę nigdzie. No, teraz już to będzie ciężkie, Andrzej, do zrobienia, no bo jesteś rozpoznawalny ogólnie, nie? Możesz się 10 razy przebierać, kurwa, tak z taką mordą, kurwa, przypał zgarniesz i tak. Oj, nie ma chyba aż tak źle. No, kurwa, bo powiem ci szczerze, że jak cię szukałem, mogę powiedzieć o tym, że byłeś w szpitalu? No pewnie. No, No i powiem szczerze, że no szukałem cię, no nie będę oszukiwał, więcej osób było w to zaangażowanych, za którym też chciałbym podziękować ja tym również, osobom. Ja również dziękuję, kurwa, wiesz. Ale ja jak ci mówię, ja jestem nie do odnalezienia, jeśli chcę kurwa się przybunkrować. Kurwa, wtedy mnie nie ma i nikt mnie nie znajdzie, zapomnijcie. Nie ma, że czekaj, bo tu się wmontujemy na czerwono, a tam chyba nie będziemy mile widziani z kamerą. Także jeśli ktoś mnie rozpozna i ci wyświetli, że jestem, to tak, ale kurwa, tak to mnie nie znajdzie. Tak, nie ma co szukać. Zapomnij, jak chce się schować, to się schowam tak, że kurwa, nikt mnie nie znajdzie. A znajdę takie miejsce, takie osoby, że kurwa, nie będą miały kontaktu ze światem nawet. No ja wierzę w to, Andrzej, wierzę, bo potrafisz się zabunkrować. Ja powiem ci szczerze, że już się wystraszyłem, że mówię, no przepadł mi facet jak kamień w wodę, ty. Były dzwonione komendy policji? Były dzwonione komendy policji. Ambasada i komendy, nie, i jakby i właśnie dla... Nie, ambasada nie, ale a komendy... Była, kto inny dzwonił. A, okej. Okay. No komendy policji, tak, owszem. Nawet były próby do szpitala, ale szpital całkowicie w ogóle nie chciał się przypucować do niczego. Natomiast no, na policji udzielili nam wiadomości i to więcej nawet niż na misji. Słuchaj, ja ci powiem tak. Ja pamiętam tylko Sylwestra, część tam dnia. Później pamiętam, że coś tam znalazłem, nieważne co, nie? I drugiego prześwit mam kurwa taki, że kurwa, wiem, że mnie policja wiozła do szpitala. Drugiego. A to policja cię wiozła? Tak, do szpitala. I 14 się budziłem, wszędzie wężyki, kurwa, kroplówki, mówię, ja żem poszedł. To grubo poszedł. Kurwa, wisi, kurwa, mówię, kurwa, ale żem potańczył, mówię, to pięknie jest, kurwa. No i wypisali mnie, kurwa, nie wiem, 14 czy 15 mnie wypisali z tego szpitala. No to zaraz spotkałem kogoś, kto mi tam, wiesz, znać na Facebooku do tego, bo nie znam numeru, wiesz. No, z tym numerem były przeboje. Ale już teraz już znam na pamięć numer, teraz już z numerem jest, wiesz. Bo ten telefon, co miałem, gdzieś ja nie twierdzę, nikt mi nie ukradł, 100% nikt mi nie ukradł. Ja gdzieś to zostawiłem, wiesz. Gdzieś to posiałeś. Mam przebłyski, że gdzieś tam byłem, gdzieś tego plecak zostawiłem, że tego nie umiałem gdzieś znaleźć, tego wrócić, kurwa. Ach, z tym, nieważne, kurwa. Telefon, jest tu i teraz, Andrzej. Przecież nie będę płakał nad rozlanym mlekiem. Rafał, nie no, tych telefonów, Andrzej, to podejrzewam, że jeszcze przerobisz w życiu trochę. Czego ci życzę z całego serca, bo wiesz, to znaczy tylko, że się będzie dobrze powodziło. I musi być dobrze, Andrzej. To nie jest tak, że dobrze powodziło, kurwa. Czasami ktoś na tym, kurwa, bardziej, kurwa, traci jak ja, wiesz. Bo ja jestem nierozsądny, ja widzę, ja jestem nierozsądny. Ja jestem tak rozszczepany, że ja, kurwa, nie myślę, nad tym, że po prostu jutro nie będę miał czego zadzwonić. Andrzej, no słuchaj, ja ci powiem szczerze. I wiesz, łapią mnie stany, że mam wyjebane po prostu. Chuj z tym wszystkim, kurwa, z buta wyjebane w to. Masz po prostu dość tego wszystkiego. Mam dość, kurwa, kopię to wszystko, wydupcone, muszę odpocząć i rozumiesz? Przede wszystkim odpoczynek, no ja powiem ci szczerze, ja chciałbym... A z tym odpoczynkiem to jest chuj, wiesz? Bo to wygląda tak, że ty odpoczywasz, ale jeszcze bardziej się... A dojeżdżasz niż wiesz. No potem ten przeskok znowu z powrotem. Ja rozumiem, Andrzej, o co ci chodzi, dlatego ja z tego miejsca mogę ci zaproponować jeszcze dwie dodatkowe nocki.
pojedziemy. Ale ja oczywiście skorzystam. Pojedziemy do tego. Głupio bym był, żeby nie skorzystać. No, no słuchaj, ja ci powiedziałem, ja stworzę ci szansę, decyzję podejmujesz ty sam. Jak podejmiesz ją dobrą, ja stoję za tobą. Podejmiesz ją inaczej, ja też będę stał za tobą. Tylko może to wtedy, jeżeli będziesz złe decyzje podejmował, to może to nie wypalić, wszystko wiesz. Ale ty weź ze mną to konsultuj, te decyzje moje złe, ja też wiem, że źle czasem podejmuję te decyzje i nieroztropnie. I to jest zje... nie popraw. Ja zawsze ci służę radą, nie ma problemu. To nie znaczy, że ja cię posłucham też. Nie, nie, ja tego nie oczekuję nawet z tego względu, ja. Andrzej, że ty jesteś... Co? 50 cent? No daj mi 50 cent. They don't have also. Help me. No, I want to buy some. W Primarku se oderwi cenę z kurtki. Gdzie jest cena? Tu, patrz. No. Andrzej, nie, ja ci powiem tak, ja ci zawsze służę radą i pomocą, nie ma problemu. Tak jak powiedziałeś, decyzję ty podejmujesz sam i ja tego też chcę. Ja nie chcę za ciebie podejmować decyzji, bo ty nie jesteś moje dziecko, ani wiesz, moja rzecz, zabawka, no, cokolwiek. No, ostatnio ktoś tam mówił, że pijanego mnie pokazuje. To nie jest tak, że pijaną mnie pokazujesz. Przecież ty mi nie będziesz układał życia, jak chcę pić, to ja będę pił i tego ty nie zmienisz, kurwa. Ja nie mam na to wpływu, Andrzej, żadnego. Chcę ci pić, będę ci pił, kurwa. I... Dokładnie. Tu nic, kurwa. Tak jak ci powiedziałem, ja postaram ci się... Ojciec, matka mnie nie wychowali, prokurator, kurwa, nich. Ja nie, ja nawet nie będę to się tego, Andrzej, chce. Ja nawet, Andrzej, tego się nie będę wychował. Nawet mnie nie wychował. No chłopie. Ja tego, Andrzej, nawet się nie będę podejmował, powiem ci szczerze, bo to nie jest moja rola. Ja mogę ci wykreować... Znaczy, adoptuj mnie, możliwość, chcesz, no, słuchaj, jesteś trochę starszy niż ja, pewnie pana odwrót powinno być. Ale znaczy, tak. Ja cię oskarżę o alimenty później, kurwa. A, w ten sposób skminisz. No w sumie też dobry pomysł na zarobek. Powiem ci tak, dla mnie nie ma problemu. Podejmujesz decyzję ty, tak czy tak, ostatecznie. Ja ci mogę zawsze doradzić, nie ma problemu. Tak, natomiast mówię. To są twoje decyzje, Andrzej, twoje życie i ty o nim decydujesz. I wszystkim no. Jest guzik do tego, bo to ty podejmujesz. Siema. Cześć. Na dzisiejszy próbuję tak robić, żeby było po prostu kurwa. Co ci pan gada? Jak to na ulicy? Byle do jutra. Andrzej, ja ci powiem to byle tak. Byle do jutra, bo to na ulicy ty tak musisz, wygląda. Ty musisz, do jutra. Ty musisz patrzeć na swoje cztery litery. Byle do jutra, na ulicy tak to wygląda, niestety. Ja wiem, ale... Tu widzisz, nie ma, kurwa, wiesz, planowania przyszłości na kilka miesięcy, na kilka lat, bo to się nie da planować. Bo ty nie wiesz, co przyniesie jutro. No nie, ale widzisz jakąś swoją możliwość na to, żeby coś innego zrobić? Niż to, co jest? Słuchaj, pierwsza rzecz to jest ta ręka mi... Tak wkurwa teraz, kurwa, że tu nawet nie zdajesz sprawy. Nie, no ja wiem, to stoi jakoś w drodze, ale wiadomo, że rękę trzeba zagoić i to jest bez dwóch zdań. Muszę mieć gdzie mieszkać, tutaj się nie da mieszkać na ulicy, tak jak kurwa, wiesz, w innych kurwa, krajach. Bo ja bym sobie pojechał do innego kraju, tak faktycznie. Było chuj lata to więzienie nawet, kurwa, które bym tam odsiedział, kurwa. Ale ja nie chcę tam wracać, rozumiesz? Po prostu odciąć to grubą linię. Ktoś mówi, że tam wrócił do Niemczech, do Hamburga i tak dalej, nie? Aha. Nie, nie wróciłem i podejrzewam, że jak będę chciał, to pojadę tam na wycieczkę. Ale to się tam zamknąć po prostu. Wypuszczą mnie, faktycznie tam znowu będę latał jakiś czas. No ale to jest takie zamknięty krąg, kurwa. Siedzenie, wyjście, no kurwa, wiesz, co cię czeka, więc... Kurwa, no. Ja rozumiem. Zresztą tutaj dłuższe latanie, kurwa, na dłuższą metę, to tak samo się wiąże, kurwa, z więzieniem, no kurwa, człowieku. No, kurwa. Zgadza się, więc musimy, kurwa, no. Musimy doprowadzić twoją jeden rękę do porządku. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, w końcu, kurwa, cię zamknął. Zgadza się. Dlatego nie musimy tą twoją, kurwa, wiesz, twoją rękę kurwa, ogarnąć, kurwa. Trzeba, Andrzej, przede wszystkim. Tyle razy się podnosił, kurwa, tyle razy upadał w ryję. Na ziemię, kurwa. Ja, Andrzej, uważam osobiście, że czasami ci pomagano, żebyś się wypierdolił. Słuchaj, ale ostatecznie chyba decyzję podejmowałem sam. Tak, ale no. Jeżeli tobie były kreowane do tego możliwości, tak jak ci są... I przynajmniej ja staram się teraz wykreować ci dobre możliwości, żebyś ty podjął decyzję, wiesz. To słuszny, zależy jaką komu Andrzej... Słuszny krok, tak? Jak, to zależy, Andrzej, jaką wiesz, komu... Ja piję, wiesz, jakieś wynalazki, kurwa. Andrzej, no... Co ja ci mam powiedzieć, nie pij? No weź na coś wożej tu, kurwa. A co ja ci mam powiedzieć, nie pij? A co ja jestem? Kto ja jestem, żebym ja ci gadał, że masz nie pić? Nie chodzi o to, kurwa, nie dasz rady przeżyć na trzeźwo, bo pierdolę głowa, kurwa, człowieku.
głowa. No, na ulicy jest to ciężkie, ja wiem, ja to słyszę od każdego kto żyje na ulicy, że... Tu nie pijesz tak, żeby się przewracać, bo musisz się kontrolować, ale... Coś, ale zawsze jest ci cieplej. No, to jest takie, wiesz, to ciepło takie, wiesz, tylko psychiczne, bo to nie jest ciepło. Ja wiem, o co chodzi, Andrzej, to nie jest to, co ma być. Zagłuszanie, wiesz, tego, co jest, tak naprawdę. Dokładnie. A nie jest wcale tak pięknie, jak się opowiada. Ja też opowiadałem, że jest pięknie na ulicy, cudownie, kurwa, zajebiście. Zapraszam, kurwa, wszystkich. No ja powiem ci szczerze, zostawiajcie, że... do mnie na ulicę chodźcie, kurwa, jest zajebiście. Potańczycie miesiąc, dwa, kryminał, te sprawy, kurwa. Ja nie przyjmuję, Andrzej, zaproszenia, nie? Czy no właśnie, to jest ulica, kopci sługa. No to są trochę inne te, ja to doskonale rozumiem, Andrzej, ci powiem szczerze, bo no widzę to, wiesz, zacząłem w pewnym momencie mieć kontakt z tą drugą stroną jakby. Ty nagrywałeś ulicę od strony ta ktoś, nie, na początku, nie? No tak. I to wyglądało mniej więcej... No ale widzisz, ja teraz ci się muszę, Andrzej, pochwalić. Siema, siema. Jak się masz? Elegancko, a ty? No polski. No polski? My girlfriend jest po polski. Aaa, okej. We were like in Schwitzie. You know Schwitzie? Auschwitz. No, Auschwitz. Schwitzie, in Poland. A, Świecko, ja? Ja, Świecko. Świecko, Tomek ze Świecka chyba, nie? Tomek nie, on z Gorzowa jest.